Dzień dobry, witajcie w niedzielę. Czy coś Wam mówi to, że jest jajecznica? To oznacza niedzielę. Czasami sobotę, czasami niedzielę. Artur już sobie wziął, bo on woli taką bardziej mokrą, a ja wiecie, wiór, jak to Artur mówi. No, także jest jajecznica z kiełbaską, jest niedziela. Witajcie. No cześć. Witajcie w niedzielę. Przyszłam Wam powiedzieć od razu, że poczyniłam internetowy zakup. Jak wiecie, byłam wczoraj byłam z Arturem w Home & You i słuchajcie, no okazało się, że ta promocja minus 70% to jest tylko w internecie. No, jak to powiedzieć, no tylko jak się zrobi zakupy przez internet i to przez weekend. Więc obejrzałam sobie poszewki wszystkie, oblukałam, pomacałam i już wiem mniej więcej jakie bym chciała. Są dwa rodzaje, ale jednego rodzaju już nie ma w internecie, więc został mi jeden rodzaj. No i teraz po prostu sprawa wygląda tak, że wczoraj przyszłam do domu i zaczęłam przeglądać cały internet, przeglądam i w końcu sobie wymyśliłam, że przecież już dawno temu chciałam kupić narzutę na łóżko w sypialni, to na którym teraz leżę. A propos narzuty. I ja w Home & You też sobie przejrzałam wszystkie narzuty, ale słuchajcie. Narzuty. Była taka jedna biała, taka jakby futerkowa, przeceniona, tam chyba nie wiem, z 270 na 145, coś takiego. No ale jakby to powiedzieć, no taka śliska, słuchajcie, i spód, i wierzch był po prostu śliski. Ja myślę, że ta narzuta by po prostu zjeżdżała, albo by się po prostu źle układała, no jakoś tak na narzutę mi się to wydawało takie liche po prostu. No nie wiem, być może dzięki temu, że ta powierzchnia tej narzuty jest taka duża, to może, może by to nie zjeżdżało, ale ale stwierdziłam, że jak ja kupię białą narzutę, jeszcze taką futerkową, jak mi się nie daj Boże czarny na tym położy, no to zaraz będę miała całą w czarnych kudłach. A jak jest takie, wiecie, coś futerkowe, to ciężko z tego włosy wydobyć. A nie będę przecież tego prała co 5 minut. Więc mówię, dobra, przejrzałam sobie inne. Ja zawsze sobie myślałam, że będę miała albo taką białą, albo różową, albo biało-różową w takie akcenty jakieś różowe. No bo ja mam tutaj takie detale różowe. No wiecie, że ja w ogóle bardzo lubię różowy kolor. Wszystkie róże, fiolety i tego typu odcienie. No i biały, oczywiście to jest taki biały, uniwersalny kolor, który pasuje do wszystkiego, no i dlatego też lubię tak dodatkami takimi w kolorze gdzieś tam uzupełniać ten biały. No i przejrzałam sobie tak te wszystkie narzuty i no nie było nic takiego, no to dobra, to jest wszystko ładne i jak to jest nowe, to tak pięknie wygląda i w ogóle. Ale nie wiem, jakby to z praktyką miało wyjść, te takie, wiecie, różne, takie futerkowate, takie pluszowe, takie a la koc. Nie wiem. I też zawsze chciałam, żeby ta narzuta była, żeby ona miała takie zastosowanie zimą, żeby ona mogła służyć jako koc zimą, bo ja zawsze mam na kołdrze koc zimą. Ja po prostu lubię być taka opatulona, otulona, lubię jak mi jest po prostu ciepło zimą.
I czasami nawet aż za ciepło, ale ja po prostu lubię. Ja nie lubię marznąć, a zwłaszcza w nogi, a bardzo często zimą jest mi zimno w nogi, w stopy, po prostu w same stopy i dlatego ja lubię być przykryta i żeby mi było ciepło. I tak naprawdę ja Wam pokażę, jaki jedyny koc. Słuchajcie, to jest taki starodawny, jak były kiedyś, koc. To jest jedyny koc, który mi się po prostu sprawdza, bo on jest mega, mega ciepły. I wiecie co, ja sobie tak pomyślałam, że ja już chcę, bo czasami nawet jest tak, że biorę sobie ten duży koc zimą, ten 2x2,20 z Home & Due, ten taki szary. On jest też bardzo fajny i bardzo gruby, no ale on też jest zimą potrzebny, wiecie, w salonie. No bo jak się siedzi na kanapie, to też fajnie sobie nogi przykryć i się w ogóle przykryć. Czy jak się ktoś chce zdrzemnąć, no to też jest fajnie się po prostu czymś mega ciepłym przykryć. A czasami go tak po prostu narzucam na kanapę. No i nie chce mi się go, wiecie, tak nosić z góry na dół, z góry na dół. A on, no tani nie był, bo też kosztował chyba 170 zł. Tam chyba wtedy jakiś rabat był, jeszcze coś kupiłam. No jakiś tam rabat był, ale nie jakiś ogromny, więc naprawdę ten koc był drogi. Więc stwierdziłam, że jak ja mam za koc dać 170 zł, a one były, tylko że same szary był. Jeden był podobny, ale taki brudny róż ze srebrnymi nitkami, co mi się no, nie do końca może podobało. I ten brudny róż to mi się tak w ogóle nie do końca podoba. Mi się podobają takie róże, takie jasne róże. O, ja Wam tutaj może pokażę na pościeli. O, mi się takie róże podobają. Jasny, o, taki róż mi się podoba, jaśniutki, taki ciemniejszy róż. To są róże, które ja lubię, które mi się podobają. Już tam nie będę szła po świeczkę. Tutaj mam świeczkę w takim kolorze. I te cotton ballsy też mam. No tutaj jest bardziej fiolet może niż róż. Ale czekajcie, bo muszę telefon podładować, bo mi zaraz padniecie. O. Dobra. No i słuchajcie, ja tak nie byłam do końca. Mi się gdzieś tam, Jezu, mucha wpadła. Mi się gdzieś tam u kogoś podoba ten brudny róż, ale nie tutaj. Ja mam, słuchajcie, no mi się wydaje, że do takiego białego, do takiej śnieżnej bieli, gdzie mam też te dywaniki takie właśnie włochate, tutaj zimą kładę na podłogę, bo latem nie, a zimą to stwarza taki przytulny klimat i gdzieś te elementy, które tutaj mam, różu takiego jasnego, no nie będę teraz zakłócała takim brudnym różem, takim pudrowym różem. Gdzie tym bardziej, no on mi się tak nie do końca podobał i ja już nie raz oglądałam takie narzuty, ale jakoś gdzieś nie byłam do tego przekonana i wiecie, i na przykład jak prześcieradła mam to też fioletowe, różowe, takie jasne różowe. I tak sobie myślę, wiecie, mogłabym kupić, ale jak ja mam dać 300 zł, gdzie narzuty w Home & Due kosztują 270 zł, 340 zł, zależy jaka, no to są ogromne pieniądze, jeśli chodzi o samą narzutę. No ja rozumiem, że to jest wytrzymałe, bo to jest Home & Due, to są fajne, dobre materiały, ale no bez przesady, wiecie, to jest tylko narzuta, to ma tylko spełniać taką funkcję, jak narzuta, czyli że pościel się nie brudzi, czyli że ładnie to wygląda, to ma stwarzać taki ład i na przykład jak chcemy szybko narzucić, bo nie zdążyliśmy pościelić ładnie, a ktoś ma wpaść i po prostu wiecie, no chociaż tutaj u nas do góry no, na sypialnię nikt nie wpada, bo mamy sypialnię na górze, ale jak chcemy szybko przykryć, gdzieś tam nie chce nam się pościeli układać, no to po prostu do tego służy narzuta. Ja nie będę dawała 400 zł, czy nawet 300 zł za narzutę,
bo dla mnie to jest kosmos. Oczywiście, gdybym ja miała za dużo pieniędzy i ja bym nie wiedziała, co ja mam z tymi pieniędzmi robić, no to ja bym sobie mogła taką narzutę kupić za tyle pieniędzy, ale ona musiałaby mi się bardzo, bardzo podobać. Bardzo podobać. I bym musiała wiedzieć, że ona jest tak uniwersalna, że ona będzie tutaj na wieki wieków. Amen. No a nie było czegoś takiego, nawet za te pieniądze, co by mi się tak naprawdę tak bardzo spodobało i ja bym była do tego przekonana, bo tak jak mówię, w Homendiu były róże, ale same takie brudne. A też co do całej białej narzuty, to też do końca tak nie jestem pewna, przekonana, bo mając koty, które i tak w sumie tutaj do sypialni nie wchodzą, a jak czarny wchodzi, to on idzie od razu do garderoby spać w szafie, bo on sobie tam takie miejsce upatrzył i śpi w szafie. Czasami mu się zdarzy położyć na łóżko, ale to jest naprawdę rzadkość. To jest naprawdę rzadkość, żeby sam, wiecie, kładł się na łóżko. Także no naprawdę biała... No nie, no biała nie, słuchajcie, no poduszki mogą być białe, okej, okay, bo weźmiecie to kiedykolwiek, ale narzuta to jest ogromny materiał, to jest dwa, ja tak wyliczyłam, że na moje łóżko bym potrzebowała 2 metry na 2,20 albo nawet 2,20 na 2,40, ale 2,40 to już jest za duże, bo wtedy przykrywałoby całe łóżko, a ja jednak... To łóżko jest z drewna bukowego i to łóżko jest ozdobą tej sypialni i ja nie chcę, żeby to łóżko całe było przykryte, tylko tak do połowy. I chcę, żeby ta część drewniana po prostu wystawała i ma być przykryty tylko materac. A takie, wiecie, narzuty, gdzie to jest rzucone aż na podłogę, no to tak nie powinno być, bo to jest tylko w internecie tak, żeby ładnie wyglądało. Bo to się po prostu brudzi, tak? To się brudzi, tym bardziej, że jeśli ktoś ma zwierzęta, no to strasznie ta na rogach by wyglądała. Więc gdzieś tam w internecie sobie poczytałam, że narzuta powinna sięgać albo powinna być zawijana, słuchajcie, tak, pod materac, albo powinna sięgać do, no prawie, że do podłogi, ale nie powinna dotykać tej podłogi, tak to powinno wyglądać. Ale słuchajcie, no ja nie chcę prawie do podłogi, bo tak jak mówię, no mi ta narzuta ma zakrywać pościel, prześcieradło, a nie łóżko. Łóżko jest tutaj ozdobą i wydaje mi się, że... no wydaje mi się, żeby to było źle po prostu, gdyby mi całe łóżko przykrywało. Ja chcę, żeby trochę jednak wystawało. Więc... przeglądałam ten internet i przeglądałam... No i wczoraj wyhaczyłam, już prawie zasypiałam i jeszcze tak w łóżku, wiecie, dobra, zobaczę w tym telefonie, co tam jest. To już była noc, chyba pierwsza w nocy w ogóle i mówię, dobra, patrzę i wyczaiłam taką firmę, która miała tak ogromny wybór w narzutach i w różnych rozmiarach, że mówię, jeju, i ja już dostałam oczopląsu wczoraj wieczorem w nocy i ja mówię, dobra, ja to zostawiam, bo ja dostanę zaraz tutaj szału i nie wiem, co zrobić. I była jedna taka cała różowa, tylko taka lekka to była. I ona by tylko sprawiała takie... Ona dobrze by nie zakryła pościeli, bo każdą nierówność to by było widać. A była ostatnia sztuka w rozmiarze, który był właśnie właściwy. Ale ona by nie spełniała tej funkcji też koca. Czegoś, co by mogło też służyć zimą jako przykrycie dodatkowe. Albo latem to też jest, mogłoby być jako kołdra, tak? Zamiast kołdry, jak jest bardzo gorąco. Ale to by nie spełniało ani jednego, ani drugiego. I była w jednym kolorze, no i z takiego dziwnego, lekkiego materiału, więc stwierdziłam, że chyba nie. No i w sumie poszłam spać. Mówię, dobra, nieważne, że jest jedna sztuka, przecież w nocy chyba tego nikt nie wykupi. Idę spać, zobaczę, co będzie później. Może po prostu muszę się z tym przespać. No i dzisiaj, słuchajcie, wstałam, zrobiłam śniadanko, jajecznicę, jak widzieliście. I co? I biorę laptopa i zabieram się za szukanie. No i słuchajcie, przejrzałam tam chyba ze 3 godziny mi to zajęło. No nie, przesadzam, 2 godziny.
i jeszcze wiele innych firm, takich właśnie, które się zajmują właśnie sprzedażą, które sprzedają po prostu rzeczy do sypialni, no, tekstylia i tak dalej. I tam jest taki wybór, że naprawdę jak Wam się spodobają dwie, to nie wiecie, co wybrać. Dobra, tak się na chwilę usiadłam, bo nie mogę długo być na brzuchu, bo mnie plecy bolą. No i słuchajcie, to łóżko jest z drewna. To jest wszystko drewno bukowe i ja nie chcę tego zakrywać całkowicie. No i co? Ostatecznie naprawdę przeszukałam cały internet i mi się spodobały dwie. Jedna była biała, w czarne kotki. Piękna, ale w takie różne kotki, bo była też taka jedna, która no taka była średnia, też w kotki, ale ta była pikowana, słuchajcie. Zawsze pikowane mi się tak średnio podobały. Chciałam coś takiego bardziej może kocowego, takiego bardziej może pluszowego, takiego bardziej może jak sprawiającego wrażenie, że to wełna, no coś takiego, ale jednak jak sobie tak przemyślałam, to stwierdziłam, że taka pikowana, która ma jakieś tam wypełnienie, ona najbardziej spełnia te wymagania, o które mi chodzi, czyli że to też zimą ma służyć za koc. Po prostu ma to spełniać trzy funkcje. Ma to przykrywać to, co chcemy przykryć, ma chronić pościel przed zabrudzeniem i ma być kocem na zimę. Więc no spełnia, no pikowana pościel po prostu spełnia te wszystkie funkcje, a te takie lekkie, które tam były, no to wiadomo, tańsze, w ogóle super ceny tam są, teraz są takie promocje, że naprawdę szok. I ona kosztowała ponad 300 zł, zostało kilka sztuk i ja ją kupiłam za 180 chyba 3, z tego co pamiętam. I miałam dwie do wyboru. Była jedna, też Arturowi się spodobała, w te kotki czarne. I słuchajcie, jeszcze z dwiema poduszkami, z dwiema poszewkami na poduszki. Nie widziałam nigdzie w Home & You, w ogóle nie widziałam w zestawie do żadnej, nawet za takie pieniądze, narzuty poduszek. Także no, jestem po prostu zachwycona. I właśnie niektóre narzuty miały poszewki, a niektóre nie. Ale te takie za większe pieniądze, te takie porządniejsze to miały. No i słuchajcie, właśnie te tak w kotki, biała w czarne kotki i ta taka trochę kremowa w takie kolorowe motylki właśnie, w takie różowe, chyba niebieskie i takie kremowe motylki. I najpierw zaczęłam te motylki, a później zobaczyłam te kotki. W ogóle tam jest taki wybór, tyle rodzajów, tyle odcieni, naprawdę aż ciężko się zdecydować, jeśli nie mamy jakiegoś koloru, który, wiecie, że w jakiejś kolorystyce, jaki chcemy, to naprawdę bym nie wiedziała, co mam zrobić, ale ja mniej więcej wiedziałam, że to może niekoniecznie cała biała, że jakieś tam dodatki różowe były różne, w kolorowe kwiaty, tak jak ja lubię, bo widzicie zresztą moje pościele, moje prześcieradła, to wszystko jest w takich kwiatkach, w takich różach, fioletach, bieli. I ja też chciałam właśnie, żeby była taka narzuta. Ale jak zobaczyłam tą białą narzutę w czarne kotki, to stwierdziłam, jeju, no okej, czarne kotki, no fajnie i w ogóle by pasowało i białe, i czarne. Ale z drugiej strony sobie tak pomyślałam, że to jest chyba taki styl bardziej retro, taki jak mamy dużo czarnych elementów, takich drobnych elementów czarnych w sypialni białej, a ja nie mam praktycznie nic tutaj czarnego, jest drewno, jest biel i są takie właśnie róże. Więc stwierdziłam po dłuższym namyśle, że jednak zrezygnuję z tych kotków i że kupię tą taką kremową, która gdzieś ten krem będzie fajnie komponował się z łóżkiem i z podłogą drewnianą, a ten róż właśnie będzie takim dodatkiem do całości tutaj. I oczywiście jak to przyjdzie, bo ma przyjść... aha, i jeszcze kupiłam rękawice do kuchni, a to dlatego, żeby, bo tam mi brakowało chyba 14 zł, żeby darmowa przesyłka była i jeszcze 20 zł dostałam kupon rabatowy. I łącznie za tą rękawicę i za tą narzutę z dwiema poszewkami zapłaciłam 183 zł, słuchajcie.
Nie wiem, jak to będzie na żywo wyglądało, ale powiem Wam, że w ogóle ja motylków bardzo lubię. Bardzo, tak samo jak kwiaty. Nie wiem, co bardziej, po prostu. Więc fajnie. Bardzo się cieszę i pomimo tego, że spędziłam naprawdę sporo czasu przed tym laptopem, no to w końcu kupiłam i fajna cena i fajnie cieszę się, że na tą stronę trafiłam. Naprawdę, jak przyjdzie, bo ma przyjść, słuchajcie, w ciągu tygodnia ma przyjść po prostu. Także no już nie mogę się doczekać. Oczywiście Wam pokażę i skończy się mój dylemat w końcu, bo zawsze miałam tak, że żaden koc nie był taki duży, żeby całe łóżko przykryć i zawsze miałam nerwa, bo zawsze musiałam iść na dół po ten koc, jak chciałam przykryć, a w ogóle to najczęściej tego nie robiłam, bo mi się po prostu nie chciało latać tym kocem, więc sobie to darowałam, a teraz będzie fajnie, bo już będę mogła mieć wszystko ładnie zakryte. Mam nadzieję, że na żywo ta narzuta będzie tak piękna jak na zdjęciu i mam nadzieję też, że będzie dobra jakościowo. No opinie miała dobre, więc mam nadzieję, że będzie dobra jakościowo i jeszcze będę musiała tylko poduszki kupić do tych poszewek. No poduszki nie są jeszcze tak bardzo potrzebne, ale to po prostu ma wyglądać, tak? No, więc czekam. Będę czekać z niecierpliwością i Wam oczywiście pokażę i pokażę później, jak już to tutaj nałożę, pokładam ładnie, także no, tyle chciałam Wam powiedzieć, trochę długo naopowiadałam, no ale no inaczej bym nie mogła tego opowiedzieć. No a w ogóle to jeśli chodzi o dzisiaj o moje włosy, to muszę do jutra przetrzymać, bo jutro chcę umyć, dzisiaj już prawie myłam, ale nie, bo pojutrze... Nie, po pojutrze, w środę, bo dzisiaj jest niedziela. W środę idę do fryzjera, umówiłam się, słuchajcie. Umówiłam się, dopiero miała moja pani na wrzesień, bo teraz jest na urlopie i na wrzesień w ogóle miałam przyjść, ale gdzieś tam zostałam wciśnięta, że tak powiem. Także fajnie, że idę w środę. Już nie mogę się doczekać, po prostu ja już mam tak dość tych moich włosów, że naprawdę to już ani nie wygląda, ani w ogóle się w tym nie czuję. I co mi pozostaje? No po prostu nic mi nie pozostaje, tylko chodzę i tak cały czas w spiętych i mnie denerwują i w ogóle muszę pofarbować i masakra. Już mi się samej nie chce nic z tymi włosami po prostu robić. Także zobaczycie też, jak tam, co tam wyjdzie z tego fryzjera, bo sama nie wiem, co będę miała robione. No, także takie sprawy, takie tutaj sytuacje. No i jeszcze te poszewki na... Z Homendiu mi zostały, ale tam jest za przesyłkę 15 zł i mnie to tak normalnie denerwuje, bo co z tego, że jest promocja, że to i tamto, jak wiecie, jak trzeba płacić za przesyłkę 15 zł. Mnie to denerwuje, naprawdę. No ale jeszcze zobaczę, się zastanowię, bo teraz nie wiem, kupiłam tą narzutę i teraz nie wiem, chyba poczekam z tymi poszywkami, ale później może nie będzie takich ładnych, a może nie będzie promocji. No zobaczę. Jeszcze mam dzisiaj do końca dnia, do 24 mam czas na przemyślenia. Także może kupię, może nie kupię, zobaczę. No a tymczasem lecę, słuchajcie, zmontować jakiś obiad. Znaczy jeszcze za wcześnie jest na obiad, dużo za wcześnie, ale no, zobaczę przynajmniej co zrobię. Ale chyba dzisiaj będzie jakiś taki obiad. Zsiadłem mleko, jajko i ziemniaczki. Tak, bo mam zsiadłem mleko jeszcze jedno. Trzeba to zjeść. Tak. Jaki będzie obiad? No to taki bardziej piątkowy obiad, no ale co zrobić? Mam zsiadłe mleko, trzeba zjeść. No, także ja lecę, widzimy się później. Rozstawiłam, słuchajcie, sobie tutaj garnki, bo obiecałam jednemu z Was w komentarzach w tym filmiku, w którym, no, że tak powiem, wypowiadam się na temat tych garnków. Nie patrzcie na to, bo one od wody są ochlapane po prostu. Ja nie wycieram garnków, tylko one zawsze same usychają. Obiecałam, że wyślę zdjęcia na maila, bo nikt nie chce mi wierzyć, że z tymi garnkami i z tymi patelniami Gerlacha nic się po prostu nie dzieje. No i to nie jest żadna moja recenzja, która jest opłacona, bo ja po prostu nic za to nie dostałam. Ja, słuchajcie, te garnki razem z Arturem kupiłam za własne pieniądze i naprawdę uwierzcie mi, że z nimi się nic nie dzieje. 5 lat mają, także
No właśnie, to jest blacha. No. Bo niektórzy mówią, że dużo garnków Tefala. Słuchajcie, ja mam tutaj jeden garnek Tefala, już Wam pokazuję. Ten duży, taki, on ma 10 litrów, ja go bardzo rzadko używam, bo on jest ogromny. On jest na 10 litrów, więc to jest na szczególne okazje, tak? Jak na przykład, nie wiem, są święta, duży garnek żuru albo coś takiego. Ale też się z nim nic nie dzieje, bo mówicie, że jakieś odpryski, jakieś kropki, jakieś reklamacje. Ja wiem, bo moja siostra też miała problem z garnkami Tefala. No ale ja jakoś naprawdę z tymi garnkami problemu nie mam. Jestem bardzo zadowolona, także muszę wysłać niedowiarkowi zdjęcie. Wrócił ze szklarni. No pochwal się. Proszę. Proszę, proszę, proszę. Proszę, myszka z kwiatkami czerwonymi. Kwiatkami. Zobaczcie, co on przyniósł. Skarby. To jest malinowy. Tak, to jest malinowy. I tutaj jest jeszcze... Ten jest malinowy? A ten jest taki duży jest. Duży jesteś? A ten to jest w ogóle już malinowy, popatrzcie. Mhm. A ten też jest malinowy. Nie, to jest taki inny. Nie? No to jest taki inny. Aha. Faktycznie, tu nie ma kształtu, ale kolor ma malinowy. Taki inny jest, no. A te są takie czerwone, takie inne. No, a to są te takie podłużne. Mhm, aha. One takie, o, tu jest on. Tu. A. No. Czyli tak jak jajko. To są trzy rodzaje, tak? No, tu są nawet cztery rodzaje chyba. Aha. Takie mam wrażenie. Fajnie. Ale jak one pachną... No, też trzeba umyć, cyk i do talerza. I tak, bo już obiad nałożyłam. Malinowe pomidory. Pierwszy raz w życiu będę jadł malinowe pomidory. Od nas, ze szklarni, myszka wyhodowała. Artur wyhodował. Ja nie miałam z tym naprawdę nic wspólnego. No. Także pomidorek. No. Na obiadek jest, zsiadłem mleczko. Zsiadłem mleczko, jajeczko sadzone i ziemniaczki. Zaraz Wam pokażę. Tak. O. Mama ci ziemię. Także taki obiadek. It's been a roller coaster, but you stayed. And now I'm taking over for the day. Cause I can be what you wanna be. And I can feel but you love for me. Take me to a place I'm calling for. Open up the doors I'm knocking on. Oh, 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 oh. I'm losing control. Przez chwileczką coś zjeżdżał, a teraz się chyba obawia o życie. Nie, no. Nikt nie zjeżdża. Myszka. Myszka patrzy, tęczę.
Wiesz skąd się bierze tęcza? Deszczu i słońce. A patrz tęcza, Ksaweruś. Trochę przeszliśmy i zaczęło padać. Ale to nie zapowiadało się, bo to nawet... Z czego to pada? Nie wiem, ale patrz. Były takie chmury ciemne. Niebo jest normalnie... No, ale były tutaj niebieskie, ciemne chmury. No, ale tak delikatnie było tylko niebie. Ale siedzimy pod drzewami, także spoko. Spoko loko. Wszystko dobrze, Myszko? Dobrze. Coś skomentujesz tę sytuację jakoś? Że wyszliśmy o godzinie 18 z domu, że cały dzień czekaliśmy, żeby nie było takiego słońca. No i właśnie... Moja ocena tego jest taka. Mamy za swoje. Skoro pada deszcz, trzeba siedzieć w domu. Ale to ty chciałeś na spacer. Myszko, proszę cię. O, już po deszczu. Już przestaje, także no. Nic wielkiego. Nic wielkiego się nie stało. Zawsze mogło być lepiej. Cały czas tęcza. Jeszcze ufoków brakuje jakiś. Chociaż jeden. Chociaż pół ufoka, żeby było, nie? Jakiś. To można byłoby udać, uznać ten wyjazd za udany. No, także kochani, słuchajcie, postanowiliśmy sobie wyjść na spacer, trochę pooddychać, trochę się ruszyć. Chociaż Artur wczoraj utrzymywał mocno wersję taką, że się nigdzie nie rusza dzisiaj. No, ale teraz się musiałem ruszyć delikatnie. Że nic nie robi. Ale bardzo delikatnie się ruszyłem. Mieliśmy postanowienie dzisiaj do góry brzuchami leżeć cały dzień, no ale nie wyszło. O 18 nie wytrzymał. Delikatnie musiałem. Delikatnie. Fryzjer się spóźnia. Znowu fryzjer się spóźnia. Życie będzie reklamacja. Coś, nie, ja składam reklamację, że tobie za szybko te włosy rosną. Nie wiem, ty chyba bierzesz coś na porost. Bierzesz coś na porost? Tak. Przyznaj się. Bardzo. Biorę twoje pocałunki. But you love me. Take me to a place I'm calling for. Open up the doors I'm knocking on. No. Naprawdę nie zmieniasz? Jaka prędkość tego statku jest? To jest, co to jest? Jakiś masowiec? Co to jest? Bo tu nie widać tak. O, teraz widać dokładnie, jak ten statek gna. Ty, ile on węzłów ma? Jaka prędkość tego statku jest? Mysza. Co to jest za statek? Po drewno płynie. Czy po co? Jak dojdzie pod tą tęczę, to go spali. Obstałem, że go spali. Nie może się przebić przez tą tęczę. Stanął. Myśla, do toalety jeszcze nie była. A loda zawsze. Zawsze.
dzisiaj mam włoskiego. Nie. Nie. Nie ciemno. No ja po prostu muszę mieć. Mam 10 tak. Mysia po prostu musi mieć. Nauk. Nauk. No jakiś nauk trzeba mieć, nie? Tak jest. Tutaj one mieszkają. O. Ciekawe, czy tam ktoś jest w środku. Koncert jakiś był chyba. Już pakują się. A mówi cicho. Chodź. Boba. Nie. Cześć. Tak podobne do kotki, co była w Sopocie. Masz mu dać loda? Oddaj mu loda swojego. On ma spokój. Patrz, jakie włosy ma białe. No jak kotka. Piękny jest. To też miała takie krowacie, jakie włosy białe. Jest piękny. To tak. Jesteś ona? Ona, nie? Chyba. On mówi, nie zbliżaj się. Mhm. Mówi ci, nie zbliżaj się. Ja ci dam. Nie. Żeby będziesz płakać. Chodź, bo ucieknie. Tak, tu jest ładnie. Myszka sobie siedzi, ja sobie siedzę. Ładny krajobrazik mamy tutaj taki, popatrzcie. Jak to pięknie wszystko wygląda, wszystko współgra ze sobą. Pięknie to wygląda. Za plecami plaża, morze, tutaj las. Tak zwany mały gaj, może by to nazwać się. Koncert mamy. Darmowy. Za darmo mamy. Pusto się robi. Tak. A to już jest chyba 20, co? Czy przed 20? Może tak. Coś takiego. Może tak. Okolice 20. Są. Także już ludzi coraz mniej. Wszystkiego tak. No ale tak właśnie o to nam chodziło, żeby przyjść, jak już nie będzie takich tłumów. No i jak już nie będzie tak ciepło. No. Tam jest taki plac zabaw. Wielki park tam jest. Jest tutaj co robić. A my skręcamy w lewo. A my skręcamy tu w lewo. Normalnie tak wyglądam. Tak. No tak, tylko tak specjalnie wypina, wypinasz brzuch.
Tak wyglądam. No ja wiem. Nie wiem dlaczego zawsze wychodzę z brzuchem. Nie wiem, ja też nie. Jak to robisz, jak filmuj, to ale tak. To kamera przekłamuje. Nie, nie potrafię. Ale nie wiesz, że kamera dodaje kilogramów? Dokładnie. No. A wszelkie jakieś tam telewizory, laptopy, to już w ogóle, bo w poziomie. 16 na 9, no to... To już w ogóle się wygląda. Tragicznie. A tak w ogóle, to ty masz talia osa. Gorzej. Talia osa. Ja jak modelka wyglądam. No, model. Modelka, od modelków. To już jest rosa, już jest, zobacz. Nie, to tak. Ładotki. Czyli, że co, jesień? Nie, rosa. Różnica temperatur, zobacz. Hmm. No faktycznie. Ale Artur, wiesz, że ja już czuję gdzieś tak w powietrzu jesień? No. Nie wiem dlaczego. No być może. Ale jakoś tak czuję. Myślisz, że przyjdzie tak gwałtownie? No. Ja myślę właśnie, że tak będzie, wiesz? Jak łupnie, to... Tak. Myślę, że jak łupnie, to będzie właśnie tak, że wiesz... Wszyscy w palcach. Od razu z krótkich rękawków na kurtki. Tak to właśnie ostatnio jest u nas. No. Wszyscy w palcach. Cieszysz się, że ładnie pospacerowałeś? No jeszcze nie dospacerowałem. Ale tutaj kiedyś były ogródki działkowe. Tak, tutaj były wszędzie ogródki. Wszędzie były ogródki działkowe. Dlatego to się drzewka opatrowało. Tak. I maliny tam były, jak szliśmy. No i tak sobie siedzimy. Siedzimy sobie jeszcze tam z tyłu. Zalatuje kominek. Ktoś tam pali w kominku. Piwko pije. O tej porze. Turystów jeszcze dużo. Mieszkańców zresztą chyba też. No, dzień się kończy. Robić vlog. Dzień się kończy. Maszynę mamy tam postawioną. I tak to wygląda, no. Jeszcze sobie troszeczkę powąchamy, bo ten, powiem wam, zapach tego kominka, jak palą, naprawdę to jest, powiem wam, no, ty jak lepsze perfumy jakieś. Lepsze niż grill. Lepsze niż grill, mieszkam. Świerszcz ostatni z plaży. Idą. Goście jacyś, plażowicze. Mieszkańcy myślisz, że siedzą jeszcze na plaży? Ja myślę, że to chyba turyści tak wykorzystują. Nie, teraz to bardziej chyba z psami tylko na spacer. No ale tu masz, no, ile widzisz? Po mieszkańcy chyba są. Z tymi. Z ręcznikiem. Tutaj mają z tym dmuchanym materacem. To ciężko stwierdzić, kto to jest na tym. Ja myślę, że turyści wykorzystują do końca. Ja jak byłem w górach... No to też, nie? To... Nie chodziliśmy spać praktycznie, żeby tak. Nie tracić czasu. Ja bym grasował dzień i noc. Po górach. Tak, jak się jest na wczasach, to się lata... Pamiętasz, jak my skoro świt wstawaliśmy. Tak, to się lata 24 na dobę. No. Niby przyjeżdża się wypocząć, a... A latasz cały czas... Tak, z jęzorem. Wykończony. Wieczorem padasz normalnie. Z jęzorem. Pamiętasz, co my cały dzień wykorzystywaliśmy, tak. Aż od rana do nocy. No, lataliśmy jak głupi. No. A niby to miał być wypoczynek, ale to był, no to miał być wypoczynek. Ale to było fajne, no. Ale to był taki, można intensywny, powiedzieć... Intensywny. Bardziej niż intensywny, no. Lataliśmy jak naprawdę. Opętanie. Jak z pęcherzem. No dobra, lecimy.